Do zderzenia samochodów doszło na drodze krajowej numer 36. Kierujący Oplem jechał ze Ścinawy w kierunku Lubina. Przeciwnym pasem jechało Audi. Z niewyjaśnionych na razie przyczyn kierowca Opla stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w Audi. W wyniku tego zderzenia dwie osoby poniosły śmierć na miejscu, cztery osoby zostały zabrane do szpitala. Śmierć na miejscu poniosło małżeństwo w wieku 69 lat, które podróżowało Oplem. Poszkodowani zostali również pasażerowie Audi, kierowca i trzy pasażerki. Zostali zabrani do szpitala Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie. Jak informuje Katarzyna Chłapińska z EMC Szpitale, kierowca został już wypisany ze szpitala. Natomiast trzy pasażerki w dalszym ciągu w nim przebywają. Jedna z kobiet trafiła na oddział ortopedyczny, potem została przeniesiona na oddział intensywnej opieki medycznej. Kolejna z poszkodowanych przebywa na ortopedii. Ostatnia na oddziale chirurgii ogólnej. Szpital nie podaje informacji odnośnie zagrożenia życia pacjentek. Droga relacji Lubin-Ścinawa była przez kilka godzin całkowicie nieprzejezdna. Policjanci i prokurator prowadzą postępowanie, które ustali przyczynę wypadku.